Witajcie kochane i kochani, jeżeli jacyś panowie to oglądają, będą oglądali. Dzisiaj wcierka numer 2, wcierka podstawowa, bez zmywania, jest bardzo łatwa do zrobienia, więc wam nie kręcę, jak to się robi, tylko opowiem, a później wam opowiem, co można dodawać do tych wcierek, a na samym końcu wam opowiem, jaką maseczkę sobie ostatnio zrobiłam na włosy, taką no, maskę taką właściwie, tak, na całe włosy najpierw i skórę głowy, która ma bardzo fajne, pozytywne efekty, ale to na samym końcu, więc zaczynamy od tej cierki podstawowej. To jest z internetu, to nie jest mój wymysł. Ja widziałam, że mnóstwo tam Japonek czy Hindusek używa tej wcierki. To jest wywar z czarnuszki i goździków. Bierzemy po łyżce takiej płaskiej, zalewamy 200 ml wody. W garnuszku gotujemy to do zmiany koloru, czyli minimum kwadrans pod przykryciem. Jeżeli podniesiecie pokrywkę na malutkim ogniu, to gotujemy. No to część zapachu wam uleci, no ten cały hydrolat, który się zrobi, tak, bo z parą te wszystkie eteryczne olejki ulecą, więc w miarę szczelnie przykrywamy pokrywką. I zlewamy sobie to później do jakiegoś atomizera. Ja to mam akurat tutaj w atomizerze. Ta odżywka działa na skórę głowy leczniczo, tak? Bo ma właściwości goździki i takie, wiecie, przeciwzapalne. Więc jeżeli macie jakieś problemy ze skórą głowy, jeżeli tam się pojawia jakiś łupież, jakieś drożdżaki, no to wtedy sobie możecie to stosować bez zmywania, czyli jeżeli codziennie myjecie głowę, macie taką potrzebę, to najpierw myjemy głowę, a później sobie dozujemy na samą skórę głowy, wmasowujemy, no dość dużo, te 5 ml to tak minimum, trzeba sobie to wklepać i zostawiamy do następnego dnia na skórze. Teraz wracając do tych dodatków, bo zarówno do tej wcierki, jak i do wcierki mojej, tej, którą wam przedstawiałam poprzednio, czyli z liści laurowych z bazylią, możecie sobie dodać różne rzeczy. I pierwszą rzeczą to jest witamina B3, tak? Czyli kwas nikotynowy. Inaczej witamina BPP albo niacyna. Pod takim, ja szukałam w aptekach, nie znalazłam, więc ją kupiłam sobie w internecie razem z witaminą E. I jeszcze się zapatrywałam, znaczy rozpatrywałam zakup kapsaicyny, bo też jest sprzedawana w internecie, przy czym kapsaicyna jest bardzo droga i ja się chyba pokuszę o taką kapsaicynę naturalną, bo kapsaicyna w takich, jako suplement diety jest sprzedawana, w takich kapsułkach do wyciskania, bo to chodzi o to, żeby to można było wycisnąć, zrobić dziurkę w kapsułce, wycisnąć do tej wcierki i sobie wcierać. To kapsaicyna, jedna taka kapsułka kosztuje około złotówki, bo całe opakowanie 60 sztuk kosztuje 60 zł, tak ciut, no 59,99, nie? Ale jeżeli znajdziecie gdzieś tanio, to warto, bo to niacyna, kapsaicyna i trzeci składnik kofeina mają bardzo dobry wpływ właśnie na mieszki włosowe, na ukrwienie, na wzmocnienie, tak? Mieszków włosowych, a co za tym idzie naszych włosów, tak? No więc takim do wcierek, zarówno z liścia laurowego, jak i do tej czarnuszki, śmiało na 5 ml możecie sobie wcisnąć taką ampułkę, zrobić dziureczkę, wycisnąć, bo one to wyglądają tak, jak ja tu mam akurat witaminę E. Robimy dziureczkę sobie w tej, wyciskamy 3-4 krople i wmasowujemy w skórę głowy i też tego nie zmywamy, zostawiamy. To jest takie jak gdyby wzbogacenie, tak, jeszcze zwielokrotnienie działania takiej wcierki. Nie trzeba tego, mówię, zmywać. Natomiast możecie sobie dodać na 5 ml płaską łyżeczkę kawy rozpuszczalnej, która ma kofeinę. Rozpuszczamy tę kawę na zimno, tak normalnie. Ona się bardzo ładnie rozpuści. Wcieramy w skórę głowy, w tę tutaj nasadę włosów
i pozostawiamy to na pół godziny i to już trzeba zmyć. Trzeba to zmyć, bo będzie się Wam kleiło. No skóra się na krótki okres robi taka żółtawa, beżowa. Można to też pociągnąć po włosach, jeżeli zrobicie tego ciut więcej. I wtedy te włosy z siwych, z takich srebrnych zrobią się Wam takie... Taki blond, ja wiem, jaki to biszkoptowy, tak powiem, ale i to zostanie ten kolor, jeżeli umyjecie samą wodą. Natomiast jeżeli umyjecie szamponem, czy tam jakimś mydłem, zwykłym szamponem drogeryjnym, nieziołowym, to Wam ten kolor zejdzie z włosów. Natomiast przy regularnym stosowaniu właśnie wcierki z liści bobkowych plus ta kawa, podobno włosy wracają do koloru pierwotnego, czyli znika nam siwizna, ale ja tego jeszcze nie sprawdziłam, więc nie będę tutaj tego potwierdzała. Jeżeli natomiast nie macie tej niacyny, tak ona nie jest droga, bo ona kosztuje, nie wiem, 19 coś płaciłam za 60 kapsułek, więc nie jest to duży wydatek. No i będzie Wam służył bardzo dużo, tak na 60 wcierek, więc sporo. No to zamiast tego możecie sobie zastosować sok z cebuli, czyli ścieramy sobie jakąś cebulę, na tarce wyciskamy i łyżeczkę tego soku dodajemy do tych 5 ml wcierki i wtedy też po odczekaniu tych 30 minut na skórze głowy musimy to zmyć, dlatego że będziemy brzydko pachniały, tak? Wiadomo, jak się utlenia cebula, to ten zapach siarki, ona akurat właśnie ma też siarkę oprócz tej niacyny, więc jest to bardzo dobry zabieg. I to, co Wam teraz polecam, nie ma skutków ubocznych, więc śmiało możecie stosować, pamiętając o tym, żeby zmyć kawę z głowy i żeby zmyć, jeżeli dodacie sok z cebuli, natomiast bez dodatków czy z niacyną możecie pozostawić na skórze głowy, im dłużej, tym lepiej. No i teraz ta obiecana maseczka. Zrobiłam sobie taką maseczkę, nakręciłam film, jak się okazuje też go usunęłam, a nawet go oglądałam. I, ale Wam powiem, bo to jest bardzo przyjemne w zapachu, kondycja włosa się bardzo poprawia, poprawia się też jego struktura, czyli się takie robią jedwabiste te włosy, można ją stosować dwa razy w tygodniu i to jest tak, całe jedno żółtko, do tego żółtka jest łyżka kawy, łyżka stołowa kawy rozpuszczalnej, dowolnej przez Was wybranej, takiej jaką lubicie, rozpuszczalnej. Mieszamy to z tym żółtkiem. No i w oryginalnym przepisie, bo to też z internetu był przepis, dodajemy do tego łyżkę oleju, znaczy oliwy z oliwek. Natomiast, jeżeli nie macie, bo ja się pytałam Pani, że nie mam, to czym mogę zastąpić, powiedziała mi, że łyżką rycyny, ale wiem, jaka rycyna jest lepka. Ja dodałam łyżkę oleju arganowego, ale śmiało możecie, jeżeli posiadacie, łyżkę oleju z czarnuszki. Właśnie ta czarnuszka, która jest w cierce pierwszej, ma takie właściwości wzmacniające bardzo cebulki włosowe, zapobiegające łysieniu, więc super, hiper w tym przypadku olej, tak? No nie macie, to po prostu oliwa z oliwek. Rycyna jest bardzo lepka, wiem, bo stosowałam rycynę na brwi, które mam białe, no jakoś mi ani nie wzmocniło tych brwi, ani nie przyciemniło, no ale widocznie taka moja uroda albo jej brak. Dobra. No i mieszamy to wszystko razem, czyli żółtko, łyżka kawy rozpuszczalnej, może być szczupkiem i do tego ten olej mieszamy na zimno, rozkładamy na skórę głowy. Jest to substancja bardzo lepka, już sama kawa w formie takiego koncentratu jest bardzo lepka, więc w skórę głowy na sucho, natomiast jeżeli, bo to się zaleca po całych włosach rozsmarować później, no to musimy te włosy zwilżyć sobie jakimś atomizerem, żeby to nam taki miało poślizg, nie? Możecie też dodać do tego łyżeczkę miodu. W tej chwili te miody są świeże, więc one są w formie płynnej. No nie polecam miodu rzepakowego, bo on już będzie skrystalizowany i wtedy trzeba go rozpuszczać, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, o te właściwości miodu, takie wiecie...
no pełne właściwości miodu, tak? Czy to będzie jeszcze bardziej lepkie. Mnie ta ilość z jednego żółtka wystarczyła na prawie całą długość włosów. Brakło mi na włosy na potylicy, ale tym się akurat nie przejmowałam. Więc jeżeli ktoś tych włosów ma więcej niż ja, no ja ich nie mam dużo, albo dłuższe, tak? To dodajcie jeszcze jedno żółtko. To po prostu, no żeby rozcieńczyć, żeby zwiększyć ilość tego preparatu. Już nie musicie tego oleju dodawać więcej ani kawy, tylko właśnie żółtko, no żeby wam wystarczyło. I zawijamy głowę wtedy szczelnie w jakieś folię, możecie czepek kąpielowy założyć, podgrzewamy ciut włosy, znaczy suszarką podgrzewamy sobie, owijamy ręcznikiem i zostawiamy no, na jak najdłużej, żeby nam to się wchłonęło, tak? Zarówno w skórę głowy, jak i we włosy. Ma przepiękny zapach, już ta kawa w połączeniu, bo ja kawę łączyłam z różnymi rzeczami, ale w połączeniu z żółtkiem i z tym olejem jest bardzo intensywny zapach kawy. Jest no, ja uwielbiam kawę, także to, dla mnie jest to przepiękny zapach. Zdejmujemy ten ręcznik i musimy głowę umyć no, jakimś szamponem, żeby zmyć, właśnie pozbyć się tej lepkości. Jeżeli wam i kolorytu, tak? Jeżeli wam by nie przeszkadzało, że wasze włosy się przebarwią na taki właśnie beżowy kolor, no to możecie umyć zwykłym szamponem ziołowym, czyli tym niechemicznym, ten naturalnym, jednym z tych, które proponowałam, albo jakimś, który tam kupi, znaczy zrobicie sobie same w domu. Bez dodatków mydła, czy tam tych środków pieniących, wiecie, no nie, bez chemii, no nie powiem bez chemii. Natomiast jeżeli wam to przeszkadza, no to jak najbardziej umyjcie zwykłym szamponem. Takim zwykłym, który kupicie w drogerii, czy w sklepie, czy w aptece, taki jakiego używacie, żeby pozbyć się koloru. Bo zapach jest przepiękny i on dosyć długo się utrzymuje przy takim potraktowaniu zwykłą wodą. I ten zabieg możecie powtarzać 2 razy w tygodniu. Ja jestem zadowolona, tak? Włosy bardzo długo, znaczy moje włosy nabrały wilgoci. Ja na czubku głowy, tam gdzie właśnie tych włosów mam mniej, one są suche bardziej, cieńsze, nie? I one tam mi wysychały do tej pory bardzo szybko. Natomiast po tej maseczce włosy mi wysychały około 2 godzin, czyli one nabrały bardzo dużo wilgoci. Przy czym, jak mówię, ja zastosowałam olej arganowy, bo tylko taki posiadałam w tej chwili w ilości jednej łyżki. Dobrze, także wam to polecam. I jeżeli któraś z pań będzie miała jakieś efekty pozytywne, to proszę się dzielić pod tymi moimi filmami, bo będzie mi wtedy, będę miała sygnał, że nie tylko nam się z hrabiem poprawia, ale i komuś, kto to stosuje, też jakieś pozytywne zmiany na tej skórze głowy czy we włosach nastąpiły. No to buziaki i do następnego. Pa, pa.